Witam Państwa, Agnieszka Łakoma, to jest wywiad gospodarczy, a dzisiaj porozmawiamy o przyszłości polskiej energetyki, która to polska energetyka jest, ja mam wrażenie, że na rozdrożu. Ale czy rzeczywiście tak jest i jakie będą główne wyzwania stojące przed całą branżą? A wiadomo, że te wyzwania, które stoją przed branżą, to stoją tak naprawdę też i przed wszystkimi obywatelami, bo wszyscy tak naprawdę jako całe społeczeństwo i oczywiście gospodarka korzystamy z energii elektrycznej. Porozmawiam o tym wszystkim z moim Państwa gościem, a jest nim dzisiaj pan Wojciech Dąbrowski, były prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Dziękuję za przybycie do naszego studia, panie prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. To dla mnie oczywiście przyjemność, że mogę tutaj wystąpić przed państwem i z panią redaktor uczestniczyć w tym programie. Dziękuję za zaproszenie. Panie prezesie, gdyby pan miał tak spojrzeć, no bardziej może nawet obiektywnie niż wcześniej jako szef PGE na całą branżę i na cały sektor energetyczny i miał pan wymienić najtrudniejsze trzy momenty, które teraz będą przed nami wszystkimi, bo tak jak mówię, przed sektorem to i przed gospodarką i przed wszystkimi nami, to jakie byłyby to elementy? Nie, no przede wszystkim przed nami jest zasadnicza kwestia, czyli podjęcie decyzji o ostatecznym kształcie przyszłości na polską energetykę, bo my mieliśmy taki pomysł. Ten pomysł polegał na tym, że inwestujemy w OZE, inwestujemy w offshore, inwestujemy w fotowoltaikę. Przypomnę, że w ciągu ostatnich 8 lat czterokrotnie wzrosła ilość zainstalowanej możliwości produkcji energii elektrycznej w OZE w stosunku do tego, co było wcześniej, czyli czterokrotnie wzrosła moc zainstalowana w OZE z 7 gigawatów do 29. Przypomnę, że produkujemy około 66 gigawatów łącznie energii elektrycznej w Polsce, z tego 40% dzisiaj stanowi produkcja energii w OZE. Także to ogromny sukces tych ostatnich 8 lat, zadając kłam tej propagandzie, która mówi, że w odnawialnej energetyce niczego nie dokonaliśmy. Oczywiście dokonaliśmy bardzo wiele, także zeszliśmy z 76%, jeśli chodzi o produkcję węgla, do 60%. Także dzisiaj przed nami jest oczywiście dalej to wyzwanie kontynuacji polskiej transformacji, która jest niezbędna. Ona wynika z różnych względów, oczywiście tych politycznych, przede wszystkim polityki klimatycznej, która wpływa na nasze codzienne życie, powoduje, że nasze portfele ubożeją w związku z tym, ale z drugiej strony także kwestii ekonomicznych i kwestii technicznych, bo oczywiście węgiel jest dzisiaj naszym podstawowym paliwem nadal jednak, ale jest on coraz niżej, jego wydobycie jest coraz droższe, a zresztą polityka dekarbonizacji jest dzisiaj przyjętym ogólnoświatowym trendem i wiadomo, że polska energetyka musi się dekarbonizować. Także na pewno wyzwanie podjęcia decyzji, co dalej, znaczy, aby kontynuować ten plan, który my przyjęliśmy. Przyjęliśmy plan, aby budować dalej OZE, aby rozwijać dalej OZE i budować równolegle energetykę jądrową, która w przyszłości miała zastąpić węgiel, bo wiadomo, że energetyka węglowa i przyszłość ma około 20-25 lat. Panie prezesie, bo powstaje takie wrażenie, że wcześniej mieliśmy tak naprawdę sytuację taką, że stawiamy właśnie na odnawialne źródła, bo tutaj mówimy o tym skrócie OZE, ale oczywiście chodzi o tą zieloną energię. Równocześnie utrzymujemy energetykę węglową, dlatego że bez niej praktycznie nie ma stabilizacji pracy systemu, nie ma stabilizacji dostaw energii. Wiadomo, że muszą być stałe źródła. Wiadomo, że odnawialne źródła są źródłami takimi zależnymi od pogody. A jednocześnie w tle szykujemy sobie taki, bym powiedziała, wentyl bezpieczeństwa w postaci tej energetyki jądrowej, o której pan wspomniał. Czy nie odnosi pan teraz wrażenia, bo ja troszkę takie wrażenie odnoszę, oprócz tego, że oczywiście mało mamy informacji o tym, w jakim kierunku to wszystko pójdzie ostatecznie i też opóźniają się chyba trochę jednak prace nad tym Krajowym Planem na rzecz Energii i Rozwoju i Klimatu, przepraszam, to ja mam wrażenie, że nie do końca wiadomo tak naprawdę, czy ten model, o którym przed chwilą mówiłam, on będzie kontynuowany, czy tak naprawdę pójdziemy radykalnie w zieloną energię. Bo ja się trochę obawiam tego scenariusza, właśnie takiego radykalnego przyspieszenia odnawialnych źródeł, jak gdyby nie oglądając się na konsekwencje. No, radykalne przyspieszenie źródeł w OZE będzie po prostu oczywiście faktycznie fatalnym błędem, bowiem wiadomo, że to są źródła niestabilne. One oczywiście mogą wspierać zawsze nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale muszą być i tak wsparte magazynami energii, o czym bardzo mało się mówi. Niestety, my przyjęliśmy taki program całej budowy magazynów energii. One dzisiaj mało na ten temat się mówi. Mamy dzisiaj do czynienia z, tak jak pani redaktor wspomniała, z pewnym takim, raczej powiedziałbym, nawet chaosem kompetencyjnym, bo przypomnę państwu, że dzisiaj
Za polską energetykę tak do końca nie wiadomo, kto odpowiada, bo mamy tak Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które niby odpowiada merytorycznie, mamy Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje, jakby niejako powołuje jakby rady nadzorcze, które tam w konsekwencji powołują te zarządy, czyli tak naprawdę jest najważniejszym ministerstwem, jeśli chodzi o, bo ono wskazuje osoby, które faktycznie potem kierują tymi przedsiębiorstwami. Mamy Ministerstwo Przemysłu, do którego, które się tworzy, do którego skierowano obszar zarządzania energetyką jądrową na przykład i paliwami, co też jest interesujące. Mamy znowu Ministerstwo Funduszy Regionalnych, które dysponuje środkami na wsparcie transformacji. Mamy pełnomocnika infrastruktury krytycznej. Mamy Ministerstwo Finansów. Na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że minister finansów komunikuje w mediach, że ma zamiar wesprzeć z budżetu państwa program jądrowy właśnie w wysokości 4 miliardów, czyli spółkę jądrową, ten projekt jądrowy, który jest realizowany z Amerykanami. Także odnoszę takie wrażenie, że kto pierwszy wstanie rano, to komunikuje o energetyce. Moim zdaniem ten chaos kompetencyjny jest dla nas szkodliwy. Oczywiście może komuś na tym zależeć, może komuś na tym zależy. Nie chciał tutaj wskazywać oczywiście, bo możemy się domyślać, komu na tym zależy, aby nam się nie udawało, abyśmy nie budowali swojej niezależności energetycznej. Moim zdaniem należałoby powołać Ministerstwo Transformacji Energetycznej i wtedy to by to miało rzeczywiście, wtedy bylibyśmy pewni, że jest to koordynowane w jednym ministerstwie. Prezesi spółek energetycznych rozmawialiby z jednym ministerstwem. Dzisiaj generalnie ci prezesi też mają pewien problem, jak patrząc na jak obserwuję ich, sam byłem prezesem jeszcze kilka właściwie miesięcy temu. No, nie wiadomo, z kim rozmawiać, o czym, bo jest, powtarzam, jest Ministerstwo Przemysłu, Klimatu, jeszcze w każdym ministerstwie jest inny człowiek z innej partii politycznej. Także to jakby jest na pewno. Ja czasem mam takie wrażenie, że w ogóle są trochę spory kompetencyjne. Tak, już pomijam fakt, że od pół roku działa Ministerstwo Przemysłu i tak naprawdę nie do końca wiadomo, czym się zajmuje. Ale być może to jest zbyt radykalna też moja opinia. Natomiast, panie prezesie, to, co się stanie z polską energetyką, będzie rzutowało na nas wszystkich. I teraz jest pytanie takie, czy jeżeli pójdziemy w odnawialne źródła energii, tak jak o tym się mówi, bo też mówi się o konieczności 90% redukcji CO2 w 2040 roku, o poparciu też ze strony rządu dla tej koncepcji, chociaż do tej pory bardziej w taki sposób nieoficjalny. I skoro bierzemy pod uwagę politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a jednocześnie musimy pamiętać o tym, że teraz jak są ciepłe dni, to PSE, czyli operator, musi wyłączać te zielone źródła, bo po prostu jest ich nadmiar, to tak naprawdę w jakim kierunku my zmierzamy? No właśnie, o to jest pytanie. Ograniczana jest produkcja z OZE, bo tej energii nie ma gdzie odebrać. No więc, bo transformacja polskiej energetyki to jest proces złożony. My musimy także budować nowoczesne sieci elektroenergetyczne właśnie po to, aby odbierać tę energię właśnie w takich okresach jak dzisiaj, gdzie jest nadprodukcja energii ze słońca. A czy to nie jest groźna sytuacja dla nas? Jest bardzo, ja trochę mam takie wrażenie, bardzo że groźna. Jednak to jest znaczy, sytuacja bardzo to jest taka, sytuacja. Że ponieśliśmy ogromne nakłady. Społeczeństwo polskie poniosło ogromne nakłady finansowe na to, aby wybudować OZE, bo odnieśliśmy jednak ten sukces, bo czterokrotnie wzrosła moc zainstalowana w OZE w stosunku do tego, co było 8 lat temu. A z drugiej strony to OZE nie może być w pełni wykorzystywane, bo brakuje infrastruktury. Brakuje infrastruktury w dystrybucji, brakuje magazynów energii i generalnie nie słyszy się jasnej koncepcji, że trzeba to kontynuować, trzeba to robić. My podjęliśmy taką decyzję. Inwestować w dystrybucję, właśnie w elektroenergetykę, inwestować w magazyny energii, inwestować w wiądrówkę. No i w kontekście polityki klimatycznej, to jest kwestia szczególnie dla nas ważna, bowiem polityka klimatyczna dotyka nas od wielu, wielu lat. System ETS, który obciąża nasze portfele. Mało tego, od stycznia 2027 wejdzie system ETS-2, który będzie... Czyli mówimy o systemie handlu emisjami, bo to nie wszyscy znają skrót, ale chodzi generalnie o coś w rodzaju podatku węglowego. No dokładnie, jest podatek węglowy, jest podatek właściwie od emisji. Od tak emisji. Dzisiaj płacimy ten podatek od produkcji energii z węgla bądź z gazu. Z gazu jest tam ta emisja znacznie niższa, aniżeli z węgla, ale jednak też jest. A od stycznia 2027 będziemy płacili podatek CO2 od transportu samochodowego, czyli każdy z nas, uczestnik, użytkownik samochodów bądź jakichkolwiek innych pojazdów zasilanych paliwem, będzie płacił w cenie benzyny bądź ropy opłatę CO2. Mało tego, będziemy także płacili opłatę CO2 w ogrzewaniu naszych mieszkań i domów. W przestrzeni publicznej w internecie funkcjonuje taki algorytm, za pośrednictwem którego sobie można policzyć mniej więcej, jak będzie wyglądała ta
uszczuplenia naszych portfeli po wejściu ETS2, czyli od stycznia 27, i to wychodzi średnio, że dla rodziny, która ma jeden samochód spalający około 8 litrów benzyny na 100 km i powiedzmy mieszkanie tam 60-70-metrowe zasilane gazem, używa gaz, to będzie to około 2000 zł dodatkowo rocznie wydatek. Czyli ekstra po prostu będziemy finansowali wymysły, kolejne wymysły polityków w Brukseli, tylko dlatego, że takie mają po prostu widzimisię, bo z drugiej strony jednak, czy ta polityka jest skuteczna, bo też te nadmierne obciążenia powodują, że ta polityka staje się przeciwskuteczna po prostu, bo społeczeństw i krajów nie stać na to, aby, bo generalnie założenie było takie, aby ta polityka właśnie ETS-u, czyli tego obłożenia podatkiem emisji, wspierała przedsiębiorstwa, znaczy stymulowała jakby niejako inwestycje w OZE, ale dzisiaj w sytuacji, kiedy te nadmierne obciążenia powodują, że po prostu no, przestanie się cokolwiek w ogóle budować. My zawsze postulowaliśmy, że transformacja tak, ale sprawiedliwa i taka, która jakby uwzględnia specyfikę poszczególnych krajów i możliwości też finansowe społeczeństw. Tak, ale chyba też warto powiedzieć o tym, że Polska startowała z innego poziomu, z innego, jak gdyby z innej sytuacji wyjściowej byliśmy. Jednak i tak ja mam wrażenie, że zrobiliśmy bardzo duży krok naprzód, dlatego że zejście z tych 3/4 udziału energii czarnej, czyli produkowanej z węgla, do 60%, a tyle było w zeszłym roku, to już jest bardzo duży sukces. A druga kwestia, ten dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Ale czy nie ma pan wrażenia, że tak naprawdę te argumenty dotyczące już stricte naszego kraju, tak, i tej sytuacji, w której jesteśmy, no jesteśmy też bardzo dużym krajem w skali Unii Europejskiej, czy to nie jest tak, że nasze argumenty nie są w ogóle brane pod uwagę w Brukseli? Ja mam takie wrażenie, o ile oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że poprzednio mieliśmy do czynienia z innym rządem Zjednoczonej Prawicy i wiadomo było też, jakie było nastawienie Komisji Europejskiej do tego rządu, tak, to teraz by się wydawało, że te polskie argumenty powinny się przebijać. Czy to jest tak, że nie ma komu artykułować tych polskich argumentów w Brukseli w tym momencie ze strony rządu? Bo ja mam wrażenie, że tylko tak naprawdę opozycja wskazuje na pewne problemy. No niestety mam takie samo wrażenie, bowiem może ponadprzeciętnie interesuje się tym, co się dzieje w energetyce w Polsce, a także tym, co się dzieje w Brukseli. Tak mi się, mam takie zainteresowania i szczerze mówiąc nie słyszę artykułowania z naszej strony rządowej potrzeb, oczekiwań, wręcz żądań, które uwzględniałyby nasze polskie interesy. I to jest smutne. Pomijam tę kwestię, że cała ta właśnie dzisiaj działalność, a niejako ograniczenia inwestycji, wycofywania się z wielu inwestycji, przecież projekty, po pierwsze projekt jądrowy amerykański, no i jakoś nie widać tam, żeby on dynamicznie szedł do przodu, nie wspomnę już o projekcie koreańskim, który rozpoczęliśmy, bo on praktycznie właściwie stanął, nic się nie dzieje od momentu, kiedy zmienił się rząd. Wręcz odwrotnie, jest chyba próba jednak zamknięcia tego projektu, tylko jeszcze nie wiadomo dokładnie, nie ma chyba pomysłu, jak to zakomunikować opinii społecznej. Obserwujemy potężne uzależnienie bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa od partyjnej polityki, codziennej polityki. To jest smutne, to jest tragiczne. Uważam, że takie kwestie jak bezpieczeństwo powinno być poza sporami politycznymi, powinien być konsensus w tym zakresie. Wiadomo, czego Polska potrzebuje. Polska potrzebuje dywersyfikacji, Polska potrzebuje uniezależnienia się od źródeł zewnętrznych paliwa, Polska potrzebuje energetyki jądrowej, która da bezpieczeństwo w przyszłości. A dzisiaj potrzebuje transformacji, potrzebuje wsparcia, a nie przepychanki codziennej, przepychanki partyjnej, i naszym bezpieczeństwem gra się po prostu cały czas, uzależniając bezpieczeństwo od codziennej polityki partyjnej. No, byłoby dobrze, żeby rzeczywiście to był rodzaj takiego konsensusu i żeby w tej Brukseli nasz głos był lepiej słyszalny, ale chyba za dużo nadziei na to nie ma. Dziękuję pięknie mojemu gościowi, pan Wojciech Dąbrowski, były prezes Polskiej Grupy Energetycznej. Dziękuję pięknie za przybycie, a myślę, że wkrótce się spotkamy. Jeszcze będziemy mieli okazję wielokrotnie na ten temat rozmawiać. Dziękuję pięknie, Agnieszka Łakoma. Dziękuję bardzo.